Artur Boruc był jednym z najlepszych polskich bramkarzy XXI wieku. Jeżeli chodzi o kluby, to Boruc zapisał piękne karty w historii takich zespołów jak szkocki Celtic czy angielski Bournemouth. Wciąż jednak można odnieść wrażenie, że można było wycisnąć z tej kariery nieco więcej. W dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć Wam na pytanie, do jakich klubów mógł trafić Artur Boruc. Zapraszam do oglądania. Do pierwszego wielkiego transferu w karierze Boruca mogło już dojść w 2003 roku. Wtedy Artur był jeszcze bramkarzem Legii Warszawa, gdzie spisywał się bardzo dobrze. W tamtym czasie piłkarz był bacznie obserwowany przez Arsenal. Jak się później okazało, nic nie wyszło z transferu Polaka do Anglii. Kilka lat później Artur trafił najpierw na wypożyczenie do Celticu, aby ostatecznie zostać wykupionym. Tak na marginesie, sam Arsenal nie zrezygnował z bramkarzy Legii, ponieważ później trafili tam Wojciech Szczęsny oraz Łukasz Fabiański. Kolejny wielki transfer, który nie doszedł do skutku, to przenosiny do AC Milanu. Pogłoski o kierunku włoskim pojawiły się w grudniu 2007 roku. W poprzednim sezonie 2006-2007 w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów Milan rywalizował z Celticiem. W tamtym dwumeczu rewelacyjnie w bramce szkockiej drużyny radził sobie Boruc. Dlatego też w Mediolanie poważnie myślano o sprowadzeniu Boruca. Ostatecznie jednak sam Celtic postawił zaporowe warunki, a sam Milan nie był na tyle zdeterminowany, aby ściągnąć Polaka. Kolejne szanse na wielki transfer miały miejsce w Anglii. Boruc w 2012 roku trafił do angielskiego Southampton, gdzie spisywał się bardzo dobrze. Jak się jednak okazało, był blisko takich klubów jak Tottenham czy Manchester City. Dlaczego ostatecznie nie udało się spróbować sił w topowych klubach europejskich? Na to pytanie odpowiedział sam Boruc, który winę zwalił poniekąd na siebie. Problem na początku był taki, że po doświadczeniach z agentami sam sobie byłem menedżerem. Nie chciałem nikogo, kto by mi mieszał w głowie. Jak widać, były reprezentant Polski starał się działać samodzielnie, co ostatecznie nie dało mu topowego transferu. Boruc sam przyznał, że nie do końca odnajdywał się w świecie menedżerskim. Nie miałem pojęcia, co robić, gdy pojawiały się oferty. Po prostu zostawiałem to klubowi, który negocjował kwotę. Nie wtrącałem się tylko dlatego, że miałem procent z transferu i zostawiłem to trochę losowi. Może moja próżność wzięła górę. Ciężko nie odnieść wrażenia, że przy odpowiednim piłkarskim agencie i przy modelowym prowadzeniu kariery Artur byłby jednym z najlepszych bramkarzy w Europie. Swoją wartość i klasę pokazałby w najlepszych klubach na starym kontynencie. Niestety tak jednak się nie stało i już nigdy nie poznamy odpowiedzi na pytanie, jak Boruc poradziłby sobie w klubie z najwyższej półki. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.